Witam was serdecznie, z tej strony Remix. A to jest kolejny odcinek z Icenami Run Total War. I no, jednak komentarz stwierdził, że no, trzeba, tak jak mówiliśmy w komentarzu, że trzeba ruszyć z tego miasta, nawet mimo wszystko, że jeżeli tą kampanię się przegra. Bo rzeczywiście, nie ma sensu jebać tyle tur w jednym pieprzonym mieście. Dobra. Także no... ruszamy. Szorujemy, tylko nie wiem. Chyba zaatakujemy tutaj Eborakon. Zaatakujemy brygantów. Tutaj sobie stworzymy. Armię. I live to your duty, my warriors. Are you ready to do your duty to the tribe? Dobra. Przy tym całą flagą. Ciekawe, czy się zaraz zbiorą. Trochę zlipnie, bo myślałem, że sobie pójdę na na stolicę Kamulundurum. Ale tam jest cała flaga buntowników plus jeszcze obstawę z miasta, więc co szczerze nie dałbym rady podbić. A się zebrały sępy. Z każdego zakątka normalnie. You have further orders? For the tribe! Finding shelter! Come, fight for us, lads! Ready for- We cannot! Budować się można. To robimy turkę, czekamy aż nas atakują. Jakby się nam udało rozwalić te dwie armie brygantów, to moglibyśmy iść na nich. Wiedziałem, że mi tych zaatakują. Sucze syny. Nie no, postaramy się zabić chociaż te balisty. Twary, ja jebie, ile mają konnicy. No, tą armię naprawdę dobrze zrobili. Trzeba im to przyznać. Cztery jazdy, fortfany. 11 piechty. 3 procki. Mało strzelców mają, ale kurde no. No, no, dobrze zrobili. Ja tu takim biednym. Zabić mi te balisty.
ściągniemy, może jeszcze coś uda się zabić? Nie, już dupa. Już morale dupskie dostają. Ale napieprzają. No tak, o właśnie, nie zatrzymywać się. Aż dupa. No co jest? Statki, Boże. Czekajcie, nawet nie mam sensu. No, balisty są zabite. Dwa oddziały jazdy też są rozwalone. Coś, jakieś plusy były. Ale wiadomo, że więcej i tak mimo wszystko straciliśmy niż oni. Ale pozbyliśmy się balist, czyli teraz muszą oni przyjść do nas. Nie mają tyle strzelców, mamy więcej strzelców. Czeka nas tutaj otwarta bitwa. Jaka frakcja? Dumnonowie? O Boże, no to naprawdę. Jesteśmy się jak śliwka w kompot wjebali. I live to serve the people of Britain. Ready for battle. No dobra, zakończcie to, no. No zakończcie to, zaatakujcie wszystkimi siłami, zakończmy tą kampanię krwawą bitwą chociaż. Boss. Lejemy się. O Jezu, jaka chujowa pogoda. Fruk nadciąga stąd. We will pierce their hearts.
Kawaleria tutaj. Pole, ile kawalerii to. Dobra, wszyscy ci są już rozmieszczeni. Buczników damy. Tutaj, w plazie tu. Dwa oddziałki tutaj. Reszta stać po prostu w środku. No tak jak teraz stałem, tak sobie dostać. Będziemy czekać na kolejny ich ruch. Zas, oddział ich pracarzy. To... Ancestors honor us. Understood. Ready. Tak, tu jeden oddział, tu. Warriors ready. Oddziałek tu. Peltaści. Peltaści będą od strony morza bronić. Understood. Wiecie co, stoją tutaj też. Jeszcze dwa oddziały? Ja pierdolę, ile procarzy. Też gdzieś tutaj. Dobra, wszyscy są rozmieszczeni. To są trzecie takich tam pierduchów. Bronimy się, że tylko... Flotą też w kościół wylądujemy. Jeszcze 20 uczników po... 80. Co? Aha. Wypadka. Jestem zmuszony aktywować moją kanicę. Slingers! Quick reload! Britons! O jest, o, ale tam czerwonych kropeczek jest. Veteran riders! Rohirrimowie! Lekkie odcięło, tak? Ready! Co się dzieje? Zaciukać mi tą kondycję ładnie. Przecież jestem stabilny. O! Czekaj. Okej, być. Weźcie mi ich tu, staranujcie. Heroic!
Archaic nobles. Get ready! Proud sons of Britain. Chyba tutaj więcej nie trzeba cię pociągnąć. Już tam nie wiadomo gdzie nie lądować. Spearband! Znaczy panami się tu piepali nawet. Jak miło. Scouts! From quickly now! Quickly now! Ten zanim jeszcze to płyną. Tutaj jest jeszcze dwa oddziałki. Solidny obrót jest. Siła na niego lądzie. A my tu im zaraz zrobimy plecki. Britons! Run, cursors! Forward! Veteran riders! And riders! Forward! Yeah! Oczywiście ciężko mu zaatakujemy. Veteran riders! Ja się tym pierdolę. Ładować do środka. O, to są sami pracownicy. Wjeżdżać. Moli! No coś tam rzucać. Spears ready! Sorban! Heroic nobles! Veteran riders! Świetnie, teraz koniec się pomuje. Scout riders! Ready!
No, tych akurat można wyciąć. Formalnie. Melee fighters ready! Wszystko z tej strony wylądowało. To zrobimy ten sam mek. Puścimy tam. Trochę trzeba ustabilizować jeszcze. Scout Riders! Battle ready! Ready! Swift Horsemen! Czy to nie są sami procarze? Standardowo włażę do środka. Ci są tu ładnie wycinani. Oczywiście jeden statek nie wylądował. Też wkraczamy. Plecki robimy. Swift Horseman! Scouts! What to po prostu wioska śmierci. Tutaj wszyscy giną. Tutaj w tym wiosce poległy już normalnie tysiące wojowników. I to w większej mierze wrogów. Ancestors, honor us! Thank you.
No, powinni już teraz wszyscy ginąć. Skoro już tam dowódcy upadają. Żeby ich spłoszyć. Wszystko niech tam podbiegnie. Co, nie chcą uciekać? Szybalista, no. Ale to się ich rozstrzela. Zobaczymy, jak długo przeżyją. No, szybciej ustawcie się. Co to dochodzi? Piechotę na razie. To są już pracarze. Mają jeszcze pociski, to dobrze. Co jest? Czemu ja w tych padalców nie mogę strzelać? Kolejny zajebisty błąd. Ja pierdolę. O, dobra, rzuca ktoś. Jaki masa. Jednak jeszcze nie jest koniec kampanii. 4000 żeśmy upierdolili, a traciliśmy tylko 1000. Czyli możliwe, że jest jeszcze szansa na coś. Żaden oddział nie zginął, że się tylko uleczą. U nich popadali no doskliwie. Więc skoro cała armia Dumunów wpadła,
można szybko. Ale kurde, teraz szybko jakoś w armię stworzyć, żeby jeszcze nie stworzyć tylko... Miasta jestem zamknięty znowu! Ale nie będę się to teraz już w mieście tyle. Trzeba wykombinować jak najszybciej jakąś armijkę. I ruszamy na Dumnów. Trzeba ich zniszczyć. Mieć dwie wioski. Jak będzie dwie wioski będą i będą chronione tak, że nie będzie można ich przejąć, wtedy już pójdzie z górki. Kurwa nie, generał zginął. Jeb, zaczknęli tutaj. Dobrze. Elegancko, tylko generał zginął. Niestety, szkoda. Nie wiem w ogóle w jakich okolicznościach. No to chyba powalczył. Ale no pięknie. Pięknie po prostu. Kolejna bitwa? Ale to już na następny odcinek. Czyli jednak... Nie mówmy hop. Bo teraz może pole jest naprawdę ponad połowę naszej armii. Także na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeżeli możliwe, że już w następnym, ostatnim odcinku. Albo przedostatnim. Albo... O! Cholerę jeszcze za. Także na razie trzymajcie się. Yo.